Pytacie, jak sobie żyją króliczki? No żyją sobie. Tutaj mamy 8 małych i samiczka. To jest jej drugi miot, czyli młoda mama. Ta jest zapłodniona, że tak powiem. Kopie dołki. Widzę, że tak się właśnie zachowuje. Jakby miała mieć młode, czyli pewnie coś z tego będzie. Tu jest 5 żarłoki okropne. No cóż, jedzą dużo. Tu są 3, już takie dosyć duże. Nie wiem, czy im niedługo nie będzie się odzywał jakiś instynkt rozrodczy. I tutaj będzie chyba przenieść. O, jak ty wysoko wyskoczysz, nawet mu głowę zobaczyłem. No, bo są głodne. Trzeba będzie im dać jeść. Także mam dosyć duże straty owsa. O, jak widać, leży tutaj sporo owsa. A to z tego względu, że te kafle, no to nie jest dobre rozwiązanie. Jak widać, tam się zbierają kuleczki odchodów i wysypuje się, rozsypuje się. Po prostu one czasem wbiegają, czy tam gdzieś. Są dosyć spore straty, także no myślę, że skonstruuję tutaj takie karmidła. Oczywiście można kupić w internecie, aczkolwiek mam blachę z tej rozbiórki, co jest ta blacha. I no tam są okucia, czyli proste kawałki blach. Więc myślę, że coś tam na pewno skonstruuję i stworzę jakieś karmidła. Także będzie filmik pewnie z budowy karmideł. A dzisiaj trzeba tutaj jeszcze ich nakarmić. Co dzisiaj wchodzi? Tam mamy drugą. Tylko, że tu jest już... Tu jest klatka, nie? To są klatki. No i trawa jest tutaj, bo tu jest dużo, dużo chłodniej niż tam. Także tu przechowuję pokarm. Dzisiaj koniczynka wchodzi, czyli bogate takie minerały, w białko, w witaminy. Wcześniej wchodziła kukurydza przerywana. No to też bogata. Trzeba badyle wyciągać po prostu. One objadają same liście, no a czasem nie do końca, no jak widać. Ale zjedzą dużo, zjedzą dużo. Potrafią zjeść tego dużo. To co? Dajemy. Co, 24 króle? Dobrze liczę? 8, 10, 15, 18, 21, 24, 27? No może, nie wiem. Nakarmionych. Tyle sztuk.